się stąd wydostać. Witam was w kolejnym odcinku wspaniałego Wiedźmina. Dzisiaj mamy historię wspaniałej Ciri i przypomnijmy. Dobra. Przypominamy historię Ciri, naszej pięknej wiedźminki. Możesz zejść! Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? Też. Ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz, dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Nic takiego. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. No dobra, no to pokazuj mi drogę, malutka. Muszę się poprawić. Wilki! Schowaj się. Możesz wyjść. Ale jesteś dzielna. Nawet mój tatko tak nie umie. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. No tak, bo zarazem jej tatkiem i był... Zobacz, coś tam leży. Jeden... Król, w sensie władca i... Poczekaj, ty nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. No i język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarło. Uuu, zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło? Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Ble, czemu mu grzebiesz w brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak.
Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie. Taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. Oja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Czyli znany nam Wiedźmin Wesemir nauczył, jak ją... O, będzie potrzebny tojad. Wilki, słyszysz? Schowaj się! Już ich nie ma, możesz wyjść. Ale je pocięłaś. Król wilków będzie zły. Dobra, ja cię przed tym złym królem... Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co ty, przecież tam mają co jeść. No dobra. Tędy, przez jaskinię. No to prowadź. Możesz ty. Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. To ja też nie. Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. Aleś mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale... ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przemposztuję! No, jak tam? Dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy. Nie jadłam nic. Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no.
I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. No i tak zakończyła się historia Ciri. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Rozumiem, że chcesz przehandlować tę informację. Bystry jesteś. Współczuję ci z powodu twojej zguby, ale tak się składa, że moja córka i żona zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je Amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć ci drzwi. Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma kupę za ścianą. Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. Kadzidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. Anysz, sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. Szukamy... Coś tu jest. Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Przeszukajmy to pomieszczenie, bo teraz, kurde, coś tutaj jest. List do Tamary. Oho, widzę. Możesz, kurde, wejdź. Drewniany świecznik ma ułamaną nogę. Coś widziałam tu. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Baron i jego żona. Wyglądają na szczęśliwych. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek.
Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Chyba wiem, że gdzieś jeden ślad był tu. Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Już widzę tutaj ślad. Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. O, jest reszta świecznika. I plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Prowadźmy siebie śladem. Cholera, trop się urywa. Świerczyna, że coś tu jeszcze znajdę. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Aha, musimy teraz porozmawiać z baronem. Tu jest baron. Rozejrzałeś się już? W pokoju Tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami czarnej magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna magia chyba zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze 4 czy 5 lat. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła czarodziejkę Triss Merigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. To ma być Triss? Bez urazy, ale kariery w lalkarstwie nie zrobisz. Ciekawe, jakbyś ty zrobił lalkę z kawałka drewna i kilku szmatek. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany, nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po 3 razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli? Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Ja chyba sobie zajdę i ja pójdę na... szukać guślarza. I chyba pojadę płotkę. Ludzie w kurwie... Tempo, tempo! Potwory zapolować.
Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziw. Czego tu? Chcę pogadać no, z myślami. Teraz będzie jasne. To się spóźniłeś. Teraz my będziemy z nim gadać. Wynoście się stąd. Natychmiast. A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe, ile dostanę za jego owszy. Kurde! Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. No, idziemy. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły, we władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nielza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko cosik na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać. Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? A księżniczka? Koza. Uciekła. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Kurde, będę ścigała tą kozę. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę.
Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Dobra. Chodź ty kurde. Nie, zginęłam. Dobra. Sprawdzę tylko, ile odcinek trwa. Łohoho, już długo. Dobra. Spróbujmy się podleczyć, w sensie tymi... Teraz się przyzywało. Czekajcie. O, dobra, tym będę musiała. Uciekłam poza strefę. Tu jesteś. Kozo, księżniczko, chodź. To chyba tędy. Jak to się dzwoni?